Moja teoria się sprawdzi, że header i one w finale. Let's go. W ostatnim odcinku na Wyspie Totalnej Porażki wasz szczerze oddany prowadził elegancką galę, więc miejsce gospodarza zajął szef. Dobra, w sumie nie ma co, nie ma co. Wiemy, co się działo. Teraz szybki tutaj skip. Chyba tu? Tak, dobra. Wyspa Totalnej Porażki. Najlepszy odcinek, genialny. Okej. A pasowicze! Witam w półfinale! Dzisiaj zafundujemy naszym zawodnikom naleśnikowe obżarstwo! Tak jest! Prawdziwe jedzenie z prawdziwych produktów, którym niedługo minie termin przydatności do spożycia! Więc jednak dotarłam do finałowej trójki. Jestem żywym dowodem na to, że złego diabli nie biorą. Wielkie Michalo, wiedziałam, że wytrwam. To nic dziwnego. Dziwne jest to, że Gotka jeszcze nie odpadła. Spełniły się moje marzenia. Śniłem o tym po nocach. I wreszcie doczekałem tej chwili. Naleśnikowe obżarstwo! Tak! Zjemy naleśniki, zjemy naleśniki. Szczerze, chciałbym, żeby Gwento wygrała z tej trójki. Nie żałuj, ziom. Bo to jest ostatnia postać, którą dawaj lubię. Dużo naleśnioli. Ale ty nie. Masz naleśniki, a ja mam żołądek. Połączmy siły. O tak, o to właśnie mi chodziło. Fajnie byłoby zdobyć kasę. Ale wiecie, co byłoby lepsze? Pewność, że header odpadnie. Na szczęście mam do czynienia z dziwadłem i łakomym tłuściowem, więc mogę od razu odebrać czek. No bo ludzie, to chyba oczywiste, kto wygra. Naleśniki, naleśniki! Jeżeli wygram, to kupię obu słowa nakła, a zaraz potem go spalę i zamienię w cmentarzysko. Śniki, naleśniki, tada! Jak już wygram, to pomyślę o nakręceniu serialu. Świat widziany oczami header. Na pewno nie wygram, ale jak wygram, codziennie będę jadł naleśniki. Bo są jak małe słoneczka wypełnione pysznościami. Szczerze mówiąc, pobyt tutaj dał mi solidnie w kość. No wiecie, Owen jest w porzo, ale 8 tygodni z header było tak zabawne jak wyrzynająca się ósemka. 8 tygodni z tymi frajerami trochę mnie zmęczyło, ale mam nadzieję, że kosmici wiedzą, gdzie jest Gwen i niedługo po nią przylecą. A Greenpeace zajmie się Owenem, bo stanowi zagrożenie dla środowiska. Ale nawet najpyszniejsze naleśniki na świecie nie smakują, jeśli zjada się je w samotności. Owen miał szczęście i parę razy udało mu się wygrać. Ale najgorsze jest to, że ten człowiek może zjeść każde obrzydlistwo. Deska klozetowa bardzo przypomina naleśnik, nie? Jest leniwy! Przy nim leniwce mają ADHD! Chyba powinienem to wypluć. Cała Gwen nie dorasta mi do pięt. To dziewucha bez klasy, ze zdechłym chuchem i złą fryzurą. Największą siłą Heather jest jej przepotworna złośliwość. Ale jestem pewna, że przerośnięte ego w końcu ją zgubi. Obozowicze, witam serdecznie w półfinale. Producentom skończyły się pomysły na wyrafinowane tortury, więc... poprosiliśmy o pomoc byłych zawodników. To jest takie typowe w sumie w tych programach. W Biblarze też tak było. Oni to mają fantazję. Podrzucili nam najbardziej chore, pokręcone i szalone zadania, jakie można sobie wyobrazić. A my je wykorzystamy w kole fortuny. Będą pomysły Easy, Trenta, Corey'ego, Justina. Bre. Noah, Lesha, yeah. Auny, Lindsay, Beth, Tylera, Harolda, DJ'a, yeah. A Jeffa, Bridget, Duncana, Courtney, Abby, fuj. Katie, Sadie, no,
Dobra, czuję się dumny z siebie, że to pewnie nie jest jakieś mega odkrycie, ale że od pierwszych odcinków wiedziałem, że oni będą funkcjonować tylko jako jedna postać. I prowincjonalnego dziwadła Mizogina i Zykiela. Zebrało się tego trochę. Radziu, witamy w kolega, proszę przywitać. Nazywa się jak spękasz, to wylatujesz. Ta zabawa nazywa się jak spękasz, to... Może jeszcze zagramy w ciuciu babkę albo chodzi lisek koło drogi. Tak! Dobry pomysł! Do dzieła! Au! Każdy z was będzie kręcił butelką. Ten, na którym się zatrzyma, wyznaczy wam zadanie. No, Skarek. Możecie wykonać je sami i zdobyć taką luzerkę. Albo wyznaczyć innego zawodnika w nadziei, że da plamę i wyleci. A jeśli ktoś nie zechce wykonać zadania? O, okay, tego ogarniemy te odcinki. Ten, kto podda się bez walki, zostanie odesłany do portu wstydu. Wejdzie na pokład łodzi przegranych, nie zasiądzie przy ognisku, nie dostanie żadnej pianki i nie wygra okrągłych 100 tysięcy dolarów. O kurcze, wykluczenie przez nagłą śmierć? Może być. No dobra, kto z was jako pierwszy da się upokorzyć? A co mi tam, będę to miała z głowy. Słuchajcie, przed programem szef i ja założyliśmy się o 100 dolców. Kto pierwszy puści pawia, wyskakuje z kasiory. Owen. Świetnie, zabawa nareszcie się zaczyna. Pomysł Duncana. Wylisz Owenowi pachę. Dobra, to będzie dobry odcinek. Gwen, możesz sama wykonać zadanie. Albo wyznaczyć innego zawodnika. Tak czy siak, już za chwilę ktoś wyliże Owenowi pachę. Przekazuję to zadanie Hedy. A, że pomiędzy szefem a tym. Dobra, źle zrozumiałem. Oh! Shit! Wyobraź sobie, że to lud w rożku. A, nie pomagasz, Owen. A. Cicho, Owen. Nie zajeżdża potem. Zamknij dziób. I nie ma włosów. Chłopie, ale to było wstrętne. W sumie dobrze to się jej się stało. W sumie dobrze, ale o. Prawie żegnałem. Prawie. Oto pomysł Izykiela. Zjedz paznokieć u nogi. Powoli. Gwen! Zrobi to Gwen! Też nie chcę wyjść na obrzydliwca, ale... To jest easy. To jest easy akurat. Nie udław się, skarbie. Stópki. Masz go jeść powoli. I co? Zadowolona? No, to jest takie. Mam nadzieję, że Trent na to patrzył. Coś mi mówi, że nieprędko będzie miał ochotę cię pocałować. Myśl o sobie, pacholizie. Beth, przeżuj gumę wyplutą przez Harolda. Żujec wyrzutej gumy. Wykonam to zadanie! Kolo, przerzuta guma. Harold ją ciamkał. No to co? Musi być wyjątkowa, skoro jej nie wyrzucił. Szczerze? Też bym to mógł zrobić. Może już nie na takim lajcie, ale mógłbym.
Dobry rocznik. Delikatny, owocowy aromat z nutką cytryny. Świetnie wyważony. O, ta harmonia. I chrupie jak wafelek. Owen zdobywa pierwszą luzerkę. Chcesz szczepionkę przeciw tężcowi? Nie, w porządku, dzięki. Może być trudniej niż myślałam. Witam was ponownie w półfinałowej rozgrywce. Wymyśliliśmy sobie taką grę. Jak spękasz, to wylatujesz. Gwen, twoja kolej. A to jest ciekawe, bo tutaj wątpię, żeby ktokolwiek spękał. Owen to zrobi wszystko. Heather zrobi wszystko, żeby wygrać, a Gwen... Gwen wydaje się po prostu mieć wywalone. To może być ciekawe jednak. O, Oskarek. Wrzuć sobie kostki lodu do majtek. Niech się roztopią. Serio? A no tak, bo to w sumie jest... No tak, to jest deal Oskar... No tak, no tak, ma to sens. Drobiazg, poradzę sobie. To ci dopiero scena mrożąca krew w żyłach. Jak ci zimno? Daj mi już tę głupią luzerkę. Teraz ja. Wykonam zadanie, nieważne co to będzie. Za żadne skarby nie dam się pokonać tym frajerom. Co gorszego może mnie spotkać? Już wylizałam Owenowi pachę. Co teraz? O nie, o nie. O Jezus. Nawet szef pęka już. To zwątpienie na twarzy, takie, kurwa, to przesada. Jak ją ma pojemny ten pępek? Sorki! Zamknij się, Owen! Już drugi raz musisz lizać! Przestań! A ja nigdy nie myję pępka! Nie dlatego, że nie chcę! Zapominam! I tym razem nie zwymiotowałaś! Trzymasz się, szefie? No dobrze. Damy Heather jeszcze parę minut, zanim zaczniemy kolejną rundę. Świetnie, szef zrobił kanapki. Ma ktoś ochotę na dżemik? Weezy, przeczytaj! Wejdź do jaskini niedźwiedzia i zrób misiowi twisterka! Tak! O, to może być śmieszne! A co to jest twisterek? O, witam, panie niedźwiedziu! Tylko pana uszczypnę i się stąd wyniosę! Taki mi się kawał przypomniał. O, Logoft jeszcze. Zrobiłbyś takie filmiki, gdzie pokazujesz twarz? Nope. Albo w masce? Raczej też nope. I oglądając właśnie takie kreskówki, widzimy twoją reakcję. To tylko pomysł. Wątpię, ale może kiedyś zobaczymy. Taki kawał na szybko. Pewnie go znacie. Polak, Niemiec, który zostali zapalni przez diabła, co nie? I diabeł mówi im, że musicie wykonać 3 zadania, żeby wyjść na wolność, nie? Musicie tam, powiedzmy, przebiec, nie wiem, 10 kilometrów, przybić piątkę niedźwiedziowi w jaskini i wydymać królową tam w jakimś zamku, no nie? No to ten. No to pierwszy biegnie Rusek, no nie? Biegnie i piąty kilometr spalił się, wywalił się, nie, ma dosyć, koniec, nie? Idzie do piekła. Potem Niemiec, no to tam biegnie, przebiegł 10 kilometrów
i wlatuje do jaskini niedźwiedzia. Słychać jakieś jęki, walka, szarpanina. Niedźwiedź go zjadł, więc też nie żyje. Potem Polak biegnie na lajcie, przebiegł 10 km, wchodzi tam do jaskini i tak dalej, no nie. Też słychać jakieś jęki i tak dalej. Szarpanina, w ogóle dźwięki jakieś straszne, no nie. Wychodzi nagle z jaskini taki dumny z siebie, podbija do diabła i mówi: ej, to gdzie jest ta kulna, co miałem jej piątkę przybić? Tak mi się ten kawał przypomniał teraz. Pozwoli pan? A tam boomerski. No ja jestem boomerem, więc wiecie. Polisz stopę Owena. O, może pozbędę się grzybicy. Skorzystam z luzerki. Dobra, dawaj. Wypij oranżadę w proszku z obozowego kibelka. Dość trudna decyzja, Gwen. Skorzystasz z luzerki? Czy może warto zachować ją na trudniejsze zadanie? Co robić? Co robić? Wypiję to. Nice. Totalny syf. Szef, wymięknie. O rety, ale obrzydlistwo. Masz. To przepchnięcie. Przed pocałunkiem trend będzie musiał wezwać wóz asanitacyjny. O, Oskarek. Zjedz psią karmę. Tak! Odjazd! O, to zadanie dla Jamiego. Pozdrawiam Jamiego. Rety, przepraszam was. Dostaję najlepsze... Ale to nic... Ja też kiedyś psią karmę wpierdzielałem, bo... A, bo historię wam powiem później. Po prostu też kiedyś wpierdzieliłem psią karmę. Była całkiem okej. Okay. Ania! No dobra. Głodny pies? Waruj! Możesz przecież skorzystać z luzerki, ziom. Możesz też? Oddać komuś to zadanie. Na przykład temu, kto nie ma luzerki. Masz na wardze dżem z pępka Owena. Idź wsadź sobie głowę do kibla! Spoko, brachu! Mój pies uwielbia to papu! Nareszcie się dowiem, co w nim jest! Pyszne mięsko! Serio? No przez takie coś... Nie no... Daj spokój, Chris, że przez takie coś się zrzeka, przecież to jest normalne. No i Chris, to jednak jesteś pinda, a nie skoczek. Okej, dobra, szef też mnie zawiódł. No come on, guys. Gwen, serio. Serio. Przecież to tylko karma dla psów, no ludzie. Nie mogę, ale to było ohydne. Serio. Czy jest coś, czego ci pomyleńcy nie zrobią? Nie do wiary! Wciąż nikt nie odpadł, a Owen ma 20 luzerek! Tak! Miodzio! Tak, jak minie, że oni się zżygali na widok żygającego Chrisa, ale to też jest takie trochę przesadzone. Ja nigdy się nie zżygałem na widok żygającej osoby.
Po prostu, no, Chris to jednak, nie jesteś takim kozakiem, jak myślałem. I Heather cienko przędą, ale spokojnie. Na pewno jeszcze zdążycie dogonić Owena. Pomóż mi wykopać Heather, to podzielę się z tobą wygraną. A jeśli nie wygrasz? Zafunduję ci pudełko pączków. Interesy spalią to przyjemność. Stoi! Chris! Chciałbym oddać Gwen połowę moich luzerek. Dobra. Jesteś pewien? Okej. Halo! To mi wygląda na spisek! Nie możesz na to pozwolić! Wyciągnij regulamin i wreszcie go sobie przeczytaj, koleś! Zmówili się frajerzy i chcą mnie wykiwać! Musi być przepis, który tego zabrania! Sorki! To okrutne! Nie ma zasad! Ne-e! Wypij mięsny koktajl! Specjalność naszego szefa! Na kogo wypadnie? Na tego... Heather! Czyżby Gwen Owen finał? Oddechu. Ciekawe, co Blondie wymyśli. Nie wierzę, że Lindsay wymyśliła coś wrednego. Możesz się bardzo zdziwić. Daj ogolić głowę szefowi. Co? Pamiętam. Te fryzury, coś tam było chyba w poprzednich odcinkach, no. To ma sens. Lindsay rządzi. To jak będzie, Heather? Wybierasz wykonanie zadania? Czy port wstydu? Znaczy powiem tak, jeśli ona faktycznie teraz wybierze ten cały port, to jest idiotką. To jest idiotką, bo ssała Owenowi pępek, robiła wiele gorsze rzeczy, a przerośnie ją zcięcie włosów. I nawet nie musi teraz, że bo to wiecie, bo to kobieta, włosy są najważniejsze. To byłby bullshit. To się nazywa nieszczęśliwy wypadek. Port wstydu czeka, Heather. Co ty bradzisz, koleś? Przecież szef mnie ostrzygł. No cóż, przecież nie wyraziłaś na to zgody. Gdybyś to zrobiła, byłabyś łysa, ale pozostałabyś w grze. Ale porażka. Straszny pech. Sorki, takie są zasady. Przecież mówiłeś, że nie ma żadnych zasad. Tak, to trochę skomplikowane. Pogódź się z tym. Ty wylatujesz, oni wygrali. Hurra! Wow, dobra. No jednak się tego nie spodziewałem, serio. Myślałem, że to będzie właśnie takie typowe dobro kontra zło, nie? Ale też ma to jakiś sens, że Gwen jest. Tak! Świetnie, spodziewaj się wizyty moich prawników. Tak, ale się boję. Czeka cię naprawdę długa droga. Spotkamy się w sądzie! Obiecuję, że nie wypłacisz się do końca życia! Zostaliście we dwójkę. Niedługo okaże się, kto wygra czek na okrągłe 100 tysięcy dolarów na wyspie totalnej porażki! Poznasz smak porażki! Oskubię się! Zobaczysz! Wylecisz z pracy! Obsmaruję cię na moim blogu! Okej, tego się nie spodziewałem. Teraz? Wydawało mi się, że Owen to wygra, gdyby była Heather, ale że jest Gwen, to teraz już...